Dzisiaj porozmawiamy o liczbach pierwszych, o sicie Eratosthenesa i o twierdzeniu Euklidesa. Zacznijmy od liczb naturalnych. Liczby naturalne to te, które służą do zliczania przedmiotów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tak dalej. Niektóre z liczb naturalnych można zapisać jako iloczyn mniejszych liczb naturalnych. Na przykład 6 równa się 2 razy 3, 8 równa się 2 razy 4, 12 równa się 2 razy 3 razy 2 i tak dalej. Liczby, które można zapisać w taki sposób, czyli jako iloczyn liczb naturalnych większych od 1, nazywamy liczbami złożonymi. Na przykład, jeżeli tabliczka czekolady ma szerokość większą od 1 i długość większą od 1, to liczba kostek w takiej tabliczce czekolady jest liczbą złożoną. Pozostałe liczby naturalne, większe od 1, te, których nie da się zapisać w postaci iloczynu liczb naturalnych większych od 1, to liczby pierwsze. Może nie do końca, bo z definicji wynika, że jedynka nie jest liczbą pierwszą. Jedynka nie jest ani liczbą pierwszą, ani liczbą złożoną. Mówiąc inaczej, liczby pierwsze to takie liczby naturalne, większe od 1, które mają dokładnie dwa dzielniki naturalne, jedynkę i samą siebie. Czyli wśród wypisanych tutaj liczb 13, 11, 7, 5, 3 i 2 są liczbami pierwszymi. Pierwsza uwaga łącząca liczby pierwsze i liczby złożone jest taka, że każda liczba złożona dzieli się przez liczbę pierwszą mniejszą od siebie. Albo inaczej, każda liczba złożona jest wielokrotnością pewnej liczby pierwszej mniejszej od siebie. Możemy uzasadnić to w następujący sposób. Jeżeli n jest liczbą złożoną, to wiemy, że można ją przedstawić w postaci iloczynu dwóch liczb naturalnych mniejszych od niej i większych od 1. Niech będą to liczby a1 i a2. Jeśli jedna z nich, na przykład a2, jest liczbą pierwszą, to mamy dokładnie sytuację, o której mówi uwaga pierwsza. Czyli n jest wielokrotnością liczby pierwszej, mniejszej od siebie i większej od 1. Jeśli a2 nie jest liczbą pierwszą, to jest liczbą złożoną, czyli możemy przedstawić ją w postaci iloczynu liczb naturalnych b1 i b2. Jeśli b2 jest liczbą pierwszą, to mamy dokładnie sytuację, o której mówi uwaga pierwsza. Jeśli b2 nie jest liczbą pierwszą, to jest liczbą złożoną, czyli możemy przedstawić ją w postaci iloczynu liczb naturalnych c1 razy c2 i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy powtarzać tego schematu w nieskończoność. Możemy powtarzać go tylko tak długo, jak długo liczba na końcu iloczynu jest liczbą złożoną. Ponieważ liczba ta będzie coraz mniejsza, to w pewnym momencie nie będzie już mogła być liczbą złożoną i będzie liczbą pierwszą. Dla dowolnej liczby naturalnej n, jeżeli odpowiednio długo będziemy kolejne czynniki naturalne rozkładać na iloczyn mniejszych czynników naturalnych, to w końcu pojawi się liczba pierwsza. Ta uwaga wydaje się może trywialna, ale sformułowaliśmy ją tutaj, bo zaraz będziemy chcieli z niej skorzystać. Wypiszmy teraz w jakiś sprytny sposób wszystkie liczby pierwsze mniejsze na przykład od 100. Zróbmy to może tak, że najpierw wypiszemy wszystkie liczby naturalne od 1 do 100, a następnie wykreślimy te liczby, które nie są pierwsze, czyli które są liczbami złożonymi. Jedynka nie jest liczbą pierwszą, wykreślamy. Dwójka jest liczbą pierwszą. W związku z tym wszystkie wielokrotności dwójki poza dwójką muszą być liczbami złożonymi, bo można je przedstawić jako iloczyn dwójki i liczby naturalnej większej od 1. To właśnie jest sytuacja opisana w uwadze pierwszej. Czyli możemy wykreślić 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie liczby parzyste większe od 2 są liczbami złożonymi. Następna liczba z tych, które zostały, to trójka. Trójka jest liczbą pierwszą, bo nie jest podzielna przez dwójkę, czyli jedyną liczbę pierwszą mniejszą od siebie. A skoro trójka jest liczbą pierwszą, to możemy wykreślić wszystkie wielokrotności trójki większe od trójki, jeżeli nie wykreśliliśmy ich wcześniej, czyli te, które nie są liczbami parzystymi. Następna liczba, niewykreślona wcześniej, to piątka. Piątka jest liczbą pierwszą, bo nie jest podzielna przez żadną liczbę pierwszą mniejszą od siebie i tak dalej, i tak dalej. Wykreślamy za każdym razem wszystkie wielokrotności kolejnej liczby pierwszej, którą znajdujemy wśród niewykreślonych jeszcze liczb naturalnych. Siódemka jest liczbą pierwszą, pozostałe jej wielokrotności już nie, więc je wykreślamy, albo upewniamy się, że zostały wykreślone wcześniej. I powstaje pytanie,
czy musimy wykreślanie kontynuować, czy możemy się już zatrzymać, bo wszystkie niewykreślone liczby są liczbami pierwszymi. Okazuje się, że już w tym momencie wiemy, że wszystkie pozostałe liczby są liczbami pierwszymi. Dlaczego tak jest? Dlaczego wystarczy, że wykreślimy wielokrotności liczb pierwszych, w tym przypadku nie większych od 10? Dlaczego 2, 3, 5 i 7 wystarczy? Okazuje się, że możemy trochę wzmocnić naszą poprzednią uwagę. Otóż każda liczba złożona dzieli się przez liczbę pierwszą, mniejszą lub równą od pierwiastka z siebie. Dzieli się, czyli jest jej wielokrotnością. Udowodnijmy to szybko. Jeśli n jest liczbą złożoną, czyli może być przedstawiona jako iloczyn dwóch liczb naturalnych większych od 1, to albo są to liczby pierwiastek z n i pierwiastek z n, albo jedna z nich jest mniejsza od pierwiastka z n, a wtedy druga automatycznie musi być większa od pierwiastka z n. Nie mogą być ani obydwie większe niż pierwiastek z n, ani obydwie mniejsze niż pierwiastek z n, bo w żadnym z tych dwóch przypadków ich iloczyn nie będzie równy n. Jeśli liczbę złożoną n przedstawimy w postaci iloczynu liczb naturalnych pewnej liczby a i liczby pierwszej p, wiemy już na podstawie uwagi pierwszej, że da się to zrobić, to jeżeli to właśnie liczba pierwsza p jest mniejsza lub równa od pierwiastka z n, to mamy sytuację opisaną w uwadze drugiej. W przeciwnym wypadku, kiedy p jest większe od pierwiastka z n, a musi być automatycznie mniejsze od pierwiastka z n. Jeśli teraz a jest liczbą pierwszą, to mamy sytuację opisaną w uwadze drugiej, a jeśli a jest złożone, to znowu ma dzielnik pierwszy mniejszy od siebie, zatem dzielnik ten jest mniejszy od pierwiastka z n. Mówiąc krócej, ponieważ każda liczba złożona n może być przedstawiona jako iloczyn dwóch liczb naturalnych, z których jedna jest mniejsza lub równa od pierwiastka z n, to albo ten mniejszy czynnik jest pierwszy, albo jest złożony i wtedy ma wśród swoich dzielników liczbę pierwszą, mniejszą od pierwiastka z n, bo sam jest mniejszy od pierwiastka z n. I na tej podstawie wiemy, że jeśli wśród liczb od 1 do 100 skreślimy wszystkie wielokrotności liczb 2, 3, 5 i 7, czyli mniejszych lub równych od pierwiastka ze 100, to wystarczy, żeby pozostałe liczby były pierwsze. Możemy w analogiczny sposób wypisać kolejne liczby pierwsze. Piszemy, piszemy, piszemy i okazuje się, że końca nie widać. Powstaje pytanie, czy liczby pierwsze gdzieś się kończą. Okazuje się, że nie, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Mówi o tym twierdzenie Euklidesa. Dokładnie brzmi ono tak, że żaden skończony zbiór liczb nie zawiera wszystkich liczb pierwszych. I mamy do niego bardzo elegancki dowód. Niech zbiór P będzie skończonym, niepustym zbiorem liczb pierwszych, od P1 do PN. Niech A będzie iloczynem wszystkich tych liczb, wówczas A jest podzielne przez P1. Możemy zapisać A w postaci iloczynu P1 oraz pewnej liczby. Jeżeli tak, to A plus 1 nie jest podzielne przez P1. Bo gdyby P1 dzieliło obydwie liczby A i A plus 1, to dzieliłoby też ich różnicę. Mówiąc inaczej, różnica takich dwóch liczb jest również wielokrotnością P1, ale różnica A i A plus 1 to 1, a P1 jest większe od 1, bo jest liczbą pierwszą. Zatem otrzymana sprzeczność dowodzi, że jeżeli A jest podzielne przez P1, to A plus 1 nie jest podzielne przez P1. Inaczej można powiedzieć, że jedynym wspólnym dzielnikiem liczb A i A plus 1 jest 1. W analogiczny sposób możemy uzasadnić, że A plus 1 nie jest podzielne przez żadną z liczb P2 do PN. W takim razie A plus 1 nie jest podzielne przez żadną liczbę pierwszą, mniejszą od siebie, zawartą w zbiorze P. Co to oznacza? Oznacza to, na mocy uwagi pierwszej, że albo liczba A plus 1 jest liczbą pierwszą, której nie ma w skończonym zbiorze liczb pierwszych P, albo jeżeli nie jest liczbą pierwszą, czyli jest liczbą złożoną, to oznacza to, że posiada wśród swoich dzielników liczbę pierwszą, której nie ma w skończonym zbiorze liczb pierwszych P. Tak czy inaczej, dowolny skończony zbiór liczb pierwszych nie zawiera wszystkich liczb pierwszych. Możemy zawsze znaleźć liczbę pierwszą nienależącą do takiego zbioru. A zatem liczb pierwszych jest nieskończenie wiele.
Jeszcze ważna rzecz na koniec. Czasem zdarza się, i możecie takie niepełne dowody znaleźć w sieci, że ktoś sądzi, że jeżeli wybierzemy na przykład n najmniejszych liczb pierwszych i utworzymy z nich iloczyn, do którego dodamy 1, to otrzymana liczba jest liczbą pierwszą. To nieprawda. Liczba ta wprawdzie nie dzieli się bez reszty przez żadną z tych n liczb pierwszych. Przy każdym takim dzieleniu reszta wynosi 1, ale może mieć i na ogół ma inne dzielniki pierwsze spoza zbioru n najmniejszych liczb pierwszych. Dla przykładu 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 plus 1 równa się 721, a to równa się 7 razy 103. Czwórka w tym zbiorze nie jest liczbą pierwszą, ale to nie ma większego znaczenia. Ważne jest, że obojętnie co do takiego zbioru liczb naturalnych wrzucimy, to iloczyn tych liczb plus 1 nie ma dzielników pierwszych wśród elementów tego zbioru, ale może mieć dzielniki pierwsze spoza tego zbioru. Nie musi być liczbą pierwszą. Albo inny przykład, już tylko z liczbami pierwszymi. 2 razy 3 razy 5 razy 7 razy 11 razy 13 plus 1 równa się 30 031, a to się równa 59 razy 509. Tak czy inaczej, liczb pierwszych jest nieskończenie wiele i potrafił to udowodnić już Euklides, matematyk grecki, grubo ponad 2000 lat temu. Jego dzieło pod tytułem Elementy jeszcze po polsku nie zostało wydane, ale znamy ten dowód z oryginału i z przekładu angielskiego.